Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Badamy, stawiamy właściwie urządzenie eterycznych, badamy. Projekt badawczy zakończony. I co teraz? Można zbudować komorę Golopa. Gdy zbudujemy tę instalację, żołnierz posiadający zdolności psioniczne będzie mógł połączyć się z siecią psychiczną eterycznych. Wow. No dobra, i pancerz psioniczny. Nowy pancerz jakiś, no i teraz dział techniczny. Jesteśmy na finiszu. Udało nam się zapędzić obcych w kozi róg. Więcej pieniędzy. Zobaczymy, na co ich stać. Więcej pieniędzy, więc musimy poczekać. Spodziewam się po nich desperackiego oporu. Desperacki opór, no dobra. Środków, by teraz poddać się bez walki. 19 dni do rady. Pracę nad schronieniem dla tego urządzenia tak szybko jak się da. Biorąc pod uwagę, ile przeszliśmy, by je zdobyć, musimy podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca jego przechowania. No ale chyba mogę poczekać te 19 dni do pieniędzy, czy muszę coś sprzedawać, bo nie chciałbym sprzedawać. Można produkować pancerz psioniczny. Pancerz zwiększa zdolności psioniczne noszącego żołnierza, wiecie co? Koszary. Idź do laboratorium psionicznego. Sprawdźmy ciebie. I sprawdźmy jeszcze... Leroy. Was sprawdźmy. Nowy Firestorm. Bardzo wysoki. Sankt Petersburg. Dobrze. Z tą samą ekipą chyba pójdę. Tak, rozpoczynamy misję i... No właśnie, coś mi tu nie pasowało. I zrobimy Scopik i zrobimy teraz... Tak, czy ja mam tutaj... Nie. Ty masz w sumie leczenie. Dobra, wystarczy. Leczenie ma mech. Rozpoczynamy atak. Ewakuacja cywili. Dobrze. Ewakuacja cywili w Rosji. Ciekawe, czy eteryczni teraz będą się pojawiać w takich normalnych walkach, czy on tylko był w tamtym miejscu? Zobaczymy. Jak uda się kogoś jeszcze złapać, to świetnie. No i wysiadamy. Wysiada ekipa. No kurde, ten mech fajnie wygląda. Zresztą ci z implantami również. Centrala, wielkie niebo zbliża się do miejsca zagrożenia. Uderzeniowy 1 w gotowości bojowej. Czekamy na rozkaz zrzutu. Potwierdzam, Taylor. Wielkie niebo. Drużyna ma zgodę na zaatakowanie wroga. Strzelajcie ostrożnie, na ziemi są cywile. Powtarzam, w SD znajdują się cywile. Uuu, dzień dobry. Warta. Szybkostrzelność, w niego go. Pięknie. Teraz tę wartę trzeba mu przejąć, ale najpierw tak, snajper. Snajper nie widzi. No to Trix. Lecisz, Trix. Tu. Nie, za daleko, bo ty masz strzelbę kompozytową. Czekaj, stąd da radę. Powinno dać radę. Nie zbiłem mu tej tutaj. Da radę, dobra. Ale on pudłuje. Ej, znowu pudło? Coś z tym triksem mam nie tak. Błyskawiczny refleks masz, to strzelanie w biegu. W takim razie, no i ty możesz lecieć tu. I zdejmiesz tu ten refleks. Znaczy, wartę. Na refleks. Problem, bo nie mam już osłony. Przez to. Warta. Dużo tych naprawczych sąd. Nie pokonam go chyba. Kurde, tam jest cywil. Ale teraz mam. Dzięki temu odsłonił się. Dobra. Chyba go pokonał w tej turze. Dychacz. Jeszcze raz. Będzie kat. Się odpali teraz. Nie, nie odpalił się kat. Gdybym poczekał, najpierw strzelił go kimś innym, a później tamtym, to by kat się odpalił. Natomiast tak, strzelę do ciebie. Niestety zginie cywil od wybuchu, ale zginą też te latające. Ruszam. No, widzisz kogoś? 72 w to. Pokonany. Już nikogo nie mogę. O, ile tu jest tych cywilów? Dużo. Leci, będziesz strzelać, czy będziesz co robić? Strzelać, do niego. 8, 2 się wyleczę. Czujniki reaktywne odbijamy. 7. Nice. To jest ten nowy skill, który mam dodany, właśnie te czujniki reaktywne. Więc jego wystawienie na sam początek, żeby zbierał obrażenie, też jest fajne. Co ty robisz? Nic. A, leczysz. 3. Tu kolejne sądy. Czy wy rozwalicie tego? Nie. Tam ktoś zginął. Niech ktoś zerknie na moje skrzydło! Dobra, teraz tak. Zaczniemy od snajpera. 94, 100... 54... Dobra. Dawaj w tego. 8. Zaraz. Mhm. Tak jest, dowódco. Ojejku, nie, Abi przecież nie ma... Ajejej, o dobra, nie trafione. Ona nie ma błyskawicznej tej, nie? Traf. Udło, szkoda. Niedługo będę potrzebować naboi, nie udało się. No, widzę, że się nie udało. Mech staje się osłoną, dopóki ponownie jej nie... Okej. Czekajmy tu chwilę. Mhm. Leć tutaj. Spróbuj zastrzelić to coś. A na razie małą tylko tą. No to też niech będzie jedna. Hmm. Za mało amunicji, żeby strzelić? Mimo, że trochę mam. Dziwne. Tutaj. Szybko strzelność z tej strzelby teraz do tego. Ty, to powinno rozwalić. Jeszcze raz i powinno leżeć. No i dobrze. Kabum. Uwok odstrzelony. Uwok odstrzelony. Wolę jednak to zniszczyć niż tą małą tą. Jest tutaj strzał. Do widzenia. Pudło. No to pudła się nie spodziewałem. Odzyskujemy 2 zdrowia. W kogo? Dawaj w niego. Wycofują się. Oho, chyba są jeszcze berserkery gdzieś. Jeszcze dalej uciekł. Tak, tu są ci berserkery chyba. Mhm, do widzenia. Jeden problem mniej. Jeden problem mniej. Teraz... Skautujmy tę stronę. Nie ma nic. Są chryzalidy. Pięknie jeden podbiegł. Mhm, czekajcie. 13% to nie. Tutaj. O, nie trafię. 14% było i trafienie. Ty możesz go rozwalić? Możesz, ale ty też możesz. Aż mi fiknął. Teraz jak to zrobić? Po prostu sprintujmy, żeby już tego jednego uratować. To może być już ostatni wróg, tak mi się wydaje. On już sobie odszedł, tylko teraz tak. Jestem w drodze. Też lecę tam. Chyba ostatni chryzalid jest. Dobrze. Tak, to już jest ostatni chryzalid, więc jedziemy. Doskonała robota. Wszystkie cele osiągnięte. 4 niestety. Cywili padło, ale ogólnie jest w porządku. Goliat uszkodzony na 2 dni, wraki cybel dysku. Będziemy w kontakcie, dowódco. Czekajcie, ja nie wystrzeliłem satelit, nie? Zapomniałem o tym. Wystrzelono satelita. Wystrzelono satelita. Wszędzie mamy satelity teraz. 1600 dostanę. Dozór satelitarny dostępny nad Rosją. Wielką Brytanią. Wykryto kontakt. Eteryczny. Zebranie żywych okazów, zadanie UFO. Eteryczny, elitarny muton i ciężki szybowiec. 12 ich jest. Dokładnie ta sama ekipa chyba poleci. Ta sama. Spróbuję... Nie no, teraz już muszę ich porozwalać, nie ma sensu brać więcej. Tym razem przeprowadzimy operację w Kanadzie. Tak. Zielono w tej Kanadzie. Sztab, tu Wielkie Niebo. Jesteśmy na pozycji i czekamy na dalsze rozkazy. Rozumiem, Wielkie Niebo. Uderzeniowy 1, macie zgodę na zrzut. Działajcie ze szczególną ostrożnością. Nie wiemy, jaki jest status wroga w tym rejonie. Idziemy. Są. Świetnie. I jest od razu eteryczny też. Natomiast to znaczy, że snajper będzie ich widział? Kurczę, nie. Idę po ciebie. Rix. Dawaj tam. Koniec pierdzenia w stołek. Kolejni. Teraz snajper będzie widział. No i pięknie. Jedenastu. Go. Odbija atak. Ale że ja dostanę? Ale to odbicie, tego odbicia nie trafiłem. Nie trafił mnie. Ale to dobrze wiedzieć, że on coś takiego robi. Wow, 16. No dobrze. Tego się nie spodziewałem, że tak tutaj oberwie. Zaraz tam dotrę. Dawaj go. Zostało im 10. Zbliżam się do wroga. Dniówka podbiegnie tutaj. I może też uda mi się go zestrzelić. Ty dwóch widzisz, tak? Tak, ale tego na dole. Udło. Wybiegają. O, podbiegnij do niego, bo to się spet od walki bezpośredniej teraz odpali. A, strzał reakcji jeszcze ma Taylor. 9. Kolejny. Dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. O, jest. 10. Może tego złapię? Ej, postaram się to zrobić. 10. Dużo kryt. Teraz mu odda. Znaczy, to celownik jest świetny. Ale pudło. Mimo świetnego celownika, pudło. Nietrafiony. Gdzie zleci? Tutaj. Jestem w stanie podbiec tam. Uwaga na skrzydła! Natomiast tak. Muszę się stąd zabierać. Dawaj w niego. Dycha. I do widzenia. Dobra, 9 zostało im jeszcze. Ruszam do celu. Widzę wroga. Fajnie by było... Aha, ja nie tego miałem złapać, tylko tamtego, nie? Dobra, czekajcie, bo mam pomysł. Ty. Dokąd jesteś w stanie podejść? Już tam idę. Tutaj na razie. Wstrzymajmy się chwilę, ty. Zaraz. Jestem w drodze. Czy ja nie dałem o jeden za dużo? Chyba nie. 70%, dawaj, ogłuszmy go. Mamy. Ciężki szybowiec, jeszcze go nie miałem. Teraz tak. Ty. Załatw tego. Topienie krytyczne. Teraz kolejnego, bo chyba... Nie, bo ja szedłem w tej turze. To co? 9, 8. Kryt. Nie. Siedem. Sześć. Nie, nie trafiony. O, jeszcze tu są. I kogo? Dobra, pudło. No, bo tu jest... O, ale wyobraźcie sobie, jakby miał tamtego strzał reakcji. Niedługo będę potrzebować naboi. Dobrze. I teraz kolejny. Wiecie, bo mi tu piesek przychodzi i mnie... Dobra. Teraz tak. Raz. Zaczepia mnie. O nie, mogłem lepiej chyba, bo to jest tylko 51%, no właśnie. I teraz... tutaj. Go. Leży. Ty niestety nie możesz nic zrobić. Nie, możesz. Możesz ich spalić. Miotacz ognia. Tam chyba nie doleci, chociaż może? Tak, tam nie doleciał. Kolejny. No teraz to już jest, wiesz, wystrzeliwanie ich. Tu chyba nie trafię. A jednak trafiłem. Dobra, odzyskiwanko zdrowia. Kogo strzeli? W tego? Pięknie. Dawaj. 12. Uuu, to niedobrze. O kurczę. Nie wiedziałem, że aż tylu będzie. Okej, stabilizacja za pomocą apteczki albo wybicie ich. Damy radę. Apteczki nie mam, więc muszę ich wybić. Pierwsza rana od naprawdę dawna. Nie powinni byli się tu pojawiać. Szczeniaczek mi się kręci tutaj. Dobra. Jedziemy. Teraz tak. Go tu. Ło, jaki krytyk. 15. Strzelanie w biegu. Ruszam. Tutaj. I chyba koniec. Nie, bo jest pudło. No dobra. strzelanie w biegu. Miejmy nadzieję, że to już będzie ostatni. Bo nie ma apteczki, nie? A tak to zostawi dwie tury. Nie chciałbym szukać jakiegoś jednego gdzieś, który się schował. Ale bo już jest koniec. Udało się, dobra. Nikt nie poległ, tylko tamten będzie musiał się teraz uzdrowić, uleczyć. Dalej. Karabin plazmowy, granat. Dużo meldu. 50. Testy psioniczne. Pokaż wyniki. O, pułkownik Tarig jest utalentowany. W takim razie idź do laboratorium. Nie tyle laboratorium, tylko idziemy do... jeszcze genetykę komuś zmieniamy? Nie. Także koszary. Pokażcie mi teraz Tarika. O, i ty jeszcze. Zdolności. Tak. Walka umysłów. Dobra, to jest kolejny. Teraz co? Nie satelita, tylko tutaj. Skanujemy. Raport rady za 5. Za karabiny plazmowe dostanę 3000. Mam 2, trzeba zrobić 9, czyli jeszcze 7. Produkuj. 7 karabinów plazmowych. Dobra, poczekam. Po raporcie rady dostanę pieniądze, zrobię karabiny, ten i zarobimy dużo. Jest. Dowódco, jak na razie świetnie. Wszystko zrobione teraz. Produkuj przedmioty. Karabin plazmowy. A rada nieczęsto udziela takich pochwał. I teraz zlecenie. Przekaż przedmioty, patrzcie. 4000 kredytów teraz mamy, więc buduj instalację. Komora, golopa, rozpocznij. Czy coś jeszcze mogę tu postawić? Nie, już wystarczy. Natomiast mogę wejść do odlewni. I teraz tak, zdobycie drona. Lotnictwo zaawansowane. Budowa zaawansowana. Przyspieszenie budowy pojazdów. Zróbmy to. Lotnictwo zaawansowane. Zróbmy to. Już są zakończone. Granaty obcych niech będzie. Wszystko postaram się zrobić, bo w sumie na co innego. Dobrze. Dopilnuję, by produkcja niezwłocznie ruszyła. Koszary. Kontaktuję się z tobą, gdy tylko jest coś okej. Ewentualnie odlewnia. Tu jest wszystko. Produkuj przedmioty. Jakiś Z2 archanioły. Pancerz psioniczny. Z2. Shift ze stopu. Jest lepszy. Działko plazmowe. Działko M? A nie, to są już działka do tych. Lanca fuzyjna. Mamy to, nie? Statki obcych, dobra, satelity, firestormy, karabiny, strzelba, wszystko jest ok. To czekamy dalej. Kontynuuj. Wykryto kontakt. Porywacz, klasa, rozpoznanie celu, duże, ok. Wypuśćmy myśliwce, demon z lancą fuzyjną oczywiście. No dobra, nie dają mi dokończyć tego golopa. Kolejny UFO. Atakuje wroga. Łączenie. Już. Raz. Dwa. Pięknie. Wrak UFO. Eteryczny, elitarny muton, muton berserker, muton, sektopod, dron. 12. Mało. Mało ich. Chyba ta sama ekipa pójdzie. Tylko tak. Nie ta sama ekipa pójdzie. Zamiast Malika pójdzie nasz nowy... Tarik tutaj. A tak to już. Archanioł daje mi jetpacka, więc mi nie jest potrzebne. Czy komuś stąd? Też nie. Ogólnie może byłoby to potrzebne snajperowi, ale mam też hak. No, może snajperowi powinien dać. Znaczy nie w tej misji, bo w tej misji i tak nie będę wchodził na górę. Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęcie misji 12. No dobra. Sztab, zgłoście się. Wielkie niebo dotarł do zewnętrznego markera. Zbliża się do miejsca katastrofy. Zespół uderzeniowy... Strzelanie w biegu ze strzelbą kompozytową wchodzimy. Duży to jest w ogóle. Duży obiekt. Tam słyszę z lewej? Tak, z lewej coś słychać. O! Ale od... No dzień dobry. ...57, go. 11. Zbliżam się do wroga. Mamy 11 przeciwników już. Tutaj. Tak. Wejdę na górę snajperem mimo wszystko, bo tam byli jacyś... Zobaczymy. Działko Shift podjedzie, bo tutaj coś było też, nie? O! Wjeżdża na takie rzeczy. Dobra, warta. Ja idę do góry. Tarik. Staniesz tutaj i też dasz wartę. A są, rzeczywiście. Jakiś czarny, coś nowego jest. Spróbuję go złapać. Shift strzał reakcji, widzicie? Jest jakiś nowy przeciwnik. A nie, dobra, on tylko był w tym dymie i tak, o, widzicie? Dlatego się kolor zmienił. Specjalista od walki bezpośredniej, pięknie. Pudło, no to nie pięknie. Pudło. Kolejny idzie. Będzie strzelał? Nie, warto. Dawaj. Cholera. Dobrze, teraz czy snajper stamtąd widzi? Nie widzi. Lecimy w takim razie dalej. O, przez chwilę widział. Go. Pudło. Robi się dowódco. O! Czy ty odwrócisz się i strzelisz, jeśli trafisz? Czy teraz odwrócisz się i strzelisz, czy jak biegniesz, to tego nie robisz? Nie, jak biegnie, to tego nie robi. Go. 6. Oni mają odporność na te kinetyczne chyba. Ruszam do celu. 100%. Oj, mogłem 2 razy. Nie, źle co zrobiłem. Ale czekaj, on teraz podbiegnie i będzie spec od walki bezpośredniej się odpali. No właśnie. Dycha. Tak to już by leżał. Czekajcie, czy snajper... Dawaj, walka umysłów, Tarik. Wbijemy ci level. Raz, dwa, coś się... 8 zostało? Chyba 8 albo 9. Dawaj, strzelaj do tamtego. Dobrze. Dużo, ale teraz oddam mu. Pudło, ale stracił zasłonę. Więc jakiś tam plus jest. Nie, nie stracił dokładnie zasłony. Oj, drugi przyszedł. Ja podejdę i ich spalę. Chyba że... Trzeba uważać, bo bardzo dużo na nim przyjmuje obrażeń. Dobra. Podjedziemy sobie. O, jest jeden. Trafi. Trafił za 10, ale ja się dwa wyleczę. Jednego rozwalę, drugiego rozwalę. No to powinniśmy wytrzymać. Co się stało? 88. 71. Dawaj. No to może sprawić, że ja mogę go stracić. A ogólnie stracić mu to, tego nie chcemy. Tyle chyba mogę dla ciebie zrobić. Też nic. To tak. Biegnę tam. Zrobię teraz tak. Miotacz ognia. Rozpoczynam atak miotaczem ognia. O, za zasłoną, więc nie dostał. Aha. Tego się nie spodziewałem, że tak to wyjdzie. Załatwione. Nie trafię granatem dymnym. Dobrze. Czy nie dobrze, ale... No niech już tak będzie. Tak jest. Kawitny refleks. Jestem pod ostrzałem. Co tam? 3. Tutaj też 3. To jest 6, 7, 8. Jeszcze kilku. Ubóg zneutralizowany. Daneksik. Taylor. To jest... O, tutaj. Śmigam. Śmigaj. No i teraz tu się trochę obawiam, że dwóch mi strzeli w jednego i padnę. Może tak być. Może tak być i chyba tak będzie. Mogę go stracić niestety. Może powinienem uciekać, chować się. Nie powinienem tej tury tutaj... Myślałem, że dwóch spalę, nie? Nie wiedziałem, że zasłonę go zasłonę... O nie. Dobra, krytyczne rany. Tarik może go to zrobić, ale najpierw tak. Sami się o to prosiliście. Dawaj tego. Dobrze. I teraz tak, Shiv. Dobra, w nexcie zrobisz reanimację. Ty będziesz chronić, a wy wchodzicie dalej. Otwieraj, Taylor. Idą na nas. No, warta. Ufoki na skrzydle. Szybko strzelność i teraz tak, mogę w... Aha, mogę w nich tylko. Już idę. Raz, dwa, nie. Dobra, to na razie to. Czerwona kartka. Zbliżam się do wroga. Robi się. Zły misklik. To był misklik. Trzeba będzie odbiec. Tu jest pudło. Tam jeszcze będzie eteryczne, bo eterycznego... Nie, eteryczny był na początku? Nie, to nie w tej misji. Niestety muszę się schować, bo zrąbałem. No, jednak nie, bo przecież użyłem... Dawaj. On naprawdę z tym pudłowaniem ma coś. Trafienie krytyczne za 8. Trafi. Dycha. Drugi nie powinien mnie załatwić, chyba że to i... Nie, tam będzie raczej leczyć, nie? A w tego. I tu jest pudło. Leczy go. Ale Shiv pięknie, nie ma leczenia. I Shiv chyba tu wjedzie. Teraz zobaczymy. Ty, podejdź tutaj. Zrozumiano. Reanimacja. No i po krzyku. Szybko strzelność, dawaj. Trafiony za 4. Moje ładownice świecą pustkami. Pudła są tragiczne. Nie wiem, czy z tego miejsca będę w stanie do niego strzelać. To na pewno bezpieczne? Nie wiem, czy to jest bezpieczne w sumie. Zaraz się przekonamy. Shift, przygwożdżanie mu zrób, żeby celność mu zmniejszyć. I teraz strzelamy. No, ta ma lepszą celność. Ewidentnie. Regeneracja. 6 wyleczono. 2 zdrowia odzyskano. I co teraz będzie z tym? Wsziwa. No i pudło. Przygwożdżenie działa. Teraz w nią? W nią. No tu się obawiam, ale... Kryt może zabić, ale chyba nie powinno. I pięknie. Vex. Chief, ty podejdź. Już tam idę. Już tam idę. Dawaj. Zaraz się wyprztykam. Czy... Już się za to biorę. Jego da się ogłuszyć? Aż to sprawdzę, ale no nie, robota nie da się raczej ogłuszyć. To jest robot, nie? Chyba, że nie, w środku tam może siedzi jakiś. No, podszedłem tylko, żeby dostać wybuch. Nie, nie wybuchło. Okej, w tym miejscu. Idziemy. Tu też mogą iść tędy, nie? Podjedź. Sprawdź, co tam jest, ale... Po prostu przeładujemy broń. Leci Szabi. I też przeładujemy broń. Mogę sypać dalej. Ty lecisz tutaj. Już chyba z 1 albo 2 zostało, nie? Bo to 12 to myśmy trochę tego powybijali. Słychać coś? Nie. O! Nie wiemy skąd. Wiesz o tym więcej niż ja. Ciekawe. Tu nic. Czekaj, bo tutaj... Co jest? O, tu. Melt utracony, ale to już nie problem. Zejdźmy sobie tutaj, naprawimy się. Znaczy przeładujemy broń. Systemy obronne gotowe. Ja też wejdę tu. Nie sprint, tylko tu. Też przeładuję. Możliwe, że tu są jeszcze jacyś. Nie. Dobra, ciśniemy. Dobra, jak ten statek wygląda? Tego pomieszczenia jeszcze nie widziałem. Tu też mogłoby coś być. Dobra, ale na razie po prostu sprintuję do przodu. Tak. Dawaj. Said. Durant, chyba pójdziesz właśnie do tyłu. Dobra, my sprawdzimy tę stronę. Trzeba się rozdzielić. Shiv jak najdalej. Tu już jest koniec, dobra, czyli tutaj nie. Czyli rzeczywiście tam. Także Goliacik tutaj. Biegnę najszybciej jak potrafię. O, chyba źle zrobiłem, bo tu mogą być, tak teraz myślę. Gdzie jest meld? Nie ma. Mhm. Teraz się przekonamy. Po co strzelanie w biegu? To mi nie przyspiesza przecież biegania. No, nieważne. Dobra, ja bij Taylor. Tutaj sprint. Ciekawe, czy da się spalić eterycznego? Pewnie się da. Próbujemy może go podpalić zaraz. Rozkaz! Chyba, że tu coś jeszcze jest. Nie. Wygląda na to, że nie. Tak jest. I dalej w tym kieruneczku. Mhm. Są. U. Czyli w środku. U. Słyszeliście to? Rękę podnosił, widzieliście? Okej. Okej. No, pozamiatajmy tu trochę. Reakcja modułu strażniczego. Pięknie. Zaraz on będzie miał jeszcze reakcję obronną. Bezpośredniej walki. Nie, nie miałem. Podchodzą z boku! Mam nadzieję, że to przemyślana decyzja. Pewnie, że tak. Czy twoi władcy ostrzegli cię przede mną? To jest to. Mamy tu Goliata, teraz tak. Goliat sobie wjedzie tu. Mhm. Teraz ja podejdę tu. Dobra. I zobaczcie, miotacz ognia. Płoń, Mareńka, płoń. Pięknie. Panikuje, moduł strażniczy teraz strzeli, nie trafi, szkoda. Ale patrzcie, nie ma czegoś takiego, że ten ogień zadaje obrażenia w czasie, nie? Eteryczny panikuje. To ciekawe. Moduł strażnicy znowu się odpali. Ach, szkoda z tym pudłem. Ale no, że paniki eterycznego się nie spodziewałem. Co, mogę złapać kolejnego eterycznego? W sumie mogę, ale o co? Zbliżam się do wroga. Dawaj, Trix. Już się za to biorę. Papa. 9 i do widzenia. Tyle. Czy coś jeszcze? Jeszcze ktoś tu jest. A, dobra, wiem kto jest. No przecież ten, którego przejąłem kontrolę. Trzeba go dobić. Okej. Mhm, trzeba go jeszcze dobić. Teraz stracimy nad nim kontrolę. Tak? Czy jeszcze ktoś tu jest? W sumie nie wiem. Trzeba poczekać, aż kontrola nad nim zejdzie. Na ile to jest tur? Oho. Tylko kurczę, dałem mu się ruszyć. Zbliżają się do mnie. Prawie ją załatwił. Załatwił. Dobra. A dziwne, że to nie kończy misji. Kolejny sukces, dobrze się spisało. Dobra, mamy to. Natomiast meldu nie zebrałem. Tymczasem tutaj wszystko ogarnięte. Mhm. Wracamy. O, tu poważne rany niestety. Tyle. I moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia.